Z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia, z ośrodka wypoczynkowego rodem z PRL-u w wielkopolskie Saint-Tropez, kompletne przeobrażenie kompleksu w Antoninie chodzi po głowie włodarzom gminy Przygodzice. Samorząd dzięki pieniądzom z zewnątrz chce, aby Lido odzyskało swoją świetność i przy okazji chce zrobić tam kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z prawdziwego zdarzenia. O planach i zamierzeniach gminy Przygodzice Tomasz Wojciechowski. Czasy swojej świetności antoniński ośrodek ma już dawno za sobą. Tym miejscem zachwycał się Fryderyk Chopin. O tym, że ośrodek był niegdyś oblegany, świadczą fotografie z początku XX wieku. W ziemi kaliskiej z 1993 roku także znaleźliśmy dowody na popularność tego miejsca, niegdyś nazywanego płucami południowej Wielkopolski i miejscem odpoczynku mieszkańców Wrocławia. Z roku na rok było jednak coraz gorzej. Apogeum niepopularności ośrodka to ostatnie wakacje i to nie tylko ze względu na deszczową pogodę. Nie od dziś wiadomo, że woda w tym akwenie nie należy do najczystszych. Są i tacy, którzy obrazowo porównują ją do zielonej zupy. I sporo w tych słowach prawdy. Musimy robić wszystko, żeby się nie udało. Wkrótce ma się to zmienić, mówi w rozmowie z nami wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak. Samorząd ma konkretny plan, jak postawić na nogi ośrodek, który popadł ostatnio w niełaskę w czasowiczów. Mamy to szczęście należeć do obszaru zależnego od rybactwa i w związku z tym możemy aplikować o środki z programu operacyjnego ryby. Projekt pod nazwą renowacja kąpieliska na Stawie Szperek to przede wszystkim wielkie logistyczne przedsięwzięcie. W ramach pierwszego etapu planujemy renowację kąpieliska Stawu Szperek. To jest odmulenie tego dna stawu i umocnienie skarpy wzdłuż drogi krajowej nr 11, odbudowa pomostów i budowa fontanny na stawie. A wszystko ma wyglądać niezwykle okazale, co można zobaczyć na zdjęciach projektowych. Zamiast starych pomostów w rozsypce nowoczesne trakty z pełnym oświetleniem. Zamiast przystani przypominającej o poprzednim ustroju, nowoczesna przystań do sprzętu wodnego. Wreszcie najważniejsze, czyli to, co przyciąga w czasowiczów. Chcemy zająć się oczyszczeniem kanału dopływowego do stawu, żeby do stawu wpływała woda już czysta, którą będą tutaj już tolerować nasi wczasowicze czy mieszkańcy nie tylko z terenu gminy Przygodzice. Wypowiedzenie dzierżawy otrzyma także osoba, która z tego akwenu zrobiła regularne łowisko, co było jedną z głównych przyczyn znacznego zabrudzenia wody. Chcemy odbudować potencjał ośrodka w Antoninie, bo jest to zbyt piękne miejsce, żebyśmy mogli tutaj utrzymywać taki stan, jak jest między innymi obecnie. To jednak jedynie plany dotyczące pierwszego etapu przebudowy tego miejsca. Projekt drugiego zakłada, że ośrodek stanie się prawdziwym centrum rekreacyjno-turystycznym. Drugi etap przewiduje budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym boisko wielofunkcyjnego o nawierzchni strawy syntetycznej, boiska do piłki plażowej, plac zabaw, rozbudowa budynku, w którym byłyby sanitariaty i w którym można byłoby składować jakiś sprzęt turystyczny. To czekamy, myślę. Najpierw gmina musi jednak zrealizować pierwszy etap. Projekt przeszedł już ocenę merytoryczną w lokalnej grupie rybackiej, skąd pochodzą pieniądze. Pozostała jeszcze ocena formalna, którą musi przeprowadzić Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wniosek o dofinansowanie złożony był na kwotę 1 000 000 zł. Natomiast ten pierwszy etap przewidziany jest w granicach 1,5 miliona. Na luksusy plażowicze muszą jednak jeszcze poczekać. Prace przy pierwszym etapie mają się rozpocząć zaraz po zakończeniu sezonu letniego.